Dzień dobry. Właśnie dostałam sygnał, że webinar już może się rozpocząć. Jest godzina 15. Chciałabym przywitać wszystkich Państwa, którzy biorą dzisiaj udział w wydarzeniu na temat wspierania eksportu i inwestycji na Bliskim Wschodzie, który organizujemy jako Bank Gospodarstwa Krajowego razem z Polską Agencją Inwestycji i handlu. I tak słowem wstępu chciałabym na początku podziękować Państwu za udział oraz przedstawić naszych dzisiejszych prelegentów. Będzie to pan Jarosław Al-Abbas, ekspert z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, posiadający wieloletnie doświadczenie w komunikacji międzykulturowej, a także w wspieraniu współpracy gospodarczej pomiędzy krajami Bliskiego Wschodu oraz Polską. W stanowisku eksperta jest związany z biurem, z zagranicznym biurem handlowym Polskiej Agencji w Kuwejcie, który przybliży nam charakterystykę prowadzenia działalności gospodarczej w regionie oraz opowie o programach przyciągających inwestycje w poszczególnych krajach. Będzie z nami także pan Feliks Kopierski, ekspert Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu, który posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu handlu i bankowości związanej z finansowaniem projektów eksportowych i importowych. Oraz pan Jarosław Trwoga, który posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości, teraz obecnie związany z bankowością inwestycyjną, odpowiada za eksport i ekspansję zagraniczną w krajach, w których działa BGK. I obydwaj panowie są ekspertami w Banku Gospodarstwa Krajowego i opowiedzą o tym, w jaki sposób i które produkty BGK odpowiadają na potrzeby polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani pracą w regionie Bliskiego Wschodu. Ja nazywam się Janina Szwedo i będę moderować dzisiejszą dyskusję, a zawodowo jestem także związana z BGK i zajmuję się także finansowaniem handlu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania podczas webinaru, poproszę o zadawanie ich na czacie i z chęcią odpowiemy na nie po zakończonej prezentacji. Natomiast słowem wstępu do samego wydarzenia, w związku z obecnymi trendami makroekonomicznymi oraz sytuacją pandemiczną, widzimy, że polscy przedsiębiorcy mają dużą potrzebę dywersyfikacji eksportu i ekspansji zagranicznej, a także inflacja w krajach zachodnich, która przekłada się na spadek popytu oraz wyższe koszty podaży, skłaniają polskich eksporterów i przedsiębiorców do rozpoczęcia albo rozszerzenia działalności gospodarczej o nowe rynki, tak zwane rynki wschodzące. I tutaj najpopularniejszymi albo jednymi z najpopularniejszych to są rynki Bliskiego Wschodu. I z tego powodu i powodem albo powodami, dla których tak się dzieje, jest przede wszystkim, tak jak powiedziałam, wzmożony wzrost ekonomiczny i gospodarczy na tych rynkach. Poza tym te rynki są bardzo zróżnicowane. To są nie tylko kraje zależne od surowców naturalnych, ale także kraje, które mają bardzo dobrze zdywersyfikowane gospodarki. A tak samo import polskich towarów do tego regionu jest bardzo zróżnicowany. Są to takie przedmioty i takie towary, które tak naprawdę są od towarów spożywczych poprzez towary przemysłowe do towarów kosmetycznych. Oraz perspektywy, które mamy w tym regionie,
ulegają poprawie, ponieważ dzięki wyjściu z pandemii oraz odbudowie gospodarczej po pandemii te rynki są najbardziej strategicznymi albo jednym z najbardziej strategicznych rynków dla polskich przedsiębiorców. Dlatego polskie inwestycje rozwoju, polskim inwestycjom rozwoju zależy na wsparciu przedsiębiorców i pomocy w zdobywaniu nowych doświadczeń w tym regionie. I tutaj chciałabym oddać głos Jarosławowi Al-Abbasowi, żeby opowiedział o działalności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz o tym, jak może ona wesprzeć polskich przedsiębiorców. Bardzo dziękuję. To może przejdziemy do slajdu. Oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie do spotkania. Nazywam się Jarosław Abbas, jestem ekspertem od rynków Afryki i Bliskiego Wschodu. Specjalizuję się głównie w rynkach arabskich. Miałem okazję właśnie pełnić funkcję kierownika zagranicznego biura handlowego PAIH w Kuwejcie przez 3 lata i właśnie tam byłem odpowiedzialny za wprowadzanie polskich firm na rynek Kuwejtu. Ogólnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu to jest część grupy PFR, można powiedzieć nawet część rodziny PFR. W skład grupy PFR wchodzą takie organizacje jak PARP, jak BGK właśnie, jak KUKE, jak KFK, jak ARP i wspólnie razem tworzymy pewnego rodzaju strategię wsparcia dla polskiego biznesu. W tej części ta część wsparcia odpowiedzialna za ekspansję międzynarodową właśnie odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Do naszych zadań przede wszystkim jest wsparcie eksportu, co jest takim normalnym i naturalnym działaniem. Jest też wsparcie polskich inwestycji w Polsce, czyli tak jakby wzmożenia współpracy biznesowej w kraju. Też wsparcie polskich inwestorów za granicą oraz wsparcie inwestorów zagranicznych w Polsce. Oczywiście to tak w punktach bardzo prosto o tym tak jakby to wymienić, natomiast zagadnienia są bardzo złożone, bo często te elementy inwestycji bądź eksportu są ze sobą powiązane i też łączą się z elementami inwestycyjnymi i też tak zwane elementy ubezpieczające, tutaj też czyli instrumenty ubezpieczające też tutaj wchodzą w grę, w związku z czym to często bywa bardzo złożony proces. Sposób, w jaki obsługujemy naszych klientów, czyli firmy, polski biznes, to w zasadzie opiera się głównie na naszych zagranicznych biurach handlowych. Bym prosił tutaj o przejście do kolejnego slajdu. No, nasze zagraniczne biura handlowe, no, można powiedzieć, praktycznie mieszczą się w około 60, w ponad 60 krajach. W kilku krajach mamy po kilka biur handlowych. I to jest związane ze specyfiką danego rynku. To jest element bardzo, bardzo istotny, żeby nasi przedsiębiorcy mieli tak jak bardzo łatwy dostęp do tych rynków. Stąd też informacje, jakie nasze biura zbierają na temat tych rynków, czyli jaki jest tam potencjał biznesowy, potencjał ekonomiczny, to są informacje kluczowe dla naszych polskich przedsiębiorców. W ten sposób polskie firmy są w stanie przygotować swoją strategię do wejścia na te rynki. To, czym się charakteryzują nasi przedstawiciele, nasze przedstawicielstwa na rynkach międzynarodowych, to jest to, że ludzie, którzy tam są zaangażowani, to przede wszystkim mają bardzo dobrą znajomość kultury i języka lokalnego. To są ludzie, którzy mają przynajmniej 5 lat praktyki i w działalności biznesowej na tych rynkach. Przede wszystkim też mają bardzo dużą znajomość tak zwanych warunków, uwarunkowań biznesowych. To
to nie są teoretycy, którzy czytali o biznesie z podręczników, to są ludzie, którzy faktycznie albo mieli swoje firmy, prowadzili swoje firmy, albo mocno współpracowali z dużymi firmami, z dużymi koncernami, więc znają te realia bardzo dobrze. To może na tyle, jeżeli chodzi o samej prezentacji PAIH-u jako organizacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz ja bym chciała powiedzieć kilka słów o Banku Gospodarstwa Krajowego. Jesteśmy bankiem, który działa od prawie 100 lat i w 100% jesteśmy własnością Skarbu Państwa, co przekłada się na naszą możliwość wspierania polskich przedsiębiorców za granicą, właśnie w krajach, które są znane jako rynki mniej tradycyjne. Po ocenie ratingowej zostaliśmy sklasyfikowani jako instytucja na poziomie A1, co przekłada się na bardzo stabilną perspektywę i należy to do klasy tak zwanej inwestycyjnej, czyli najwyższej. I tutaj jednym z celów strategicznych BGK i naszą misją jest właśnie wspieranie w ramach programów rządowych oraz działalności własnej, promocja polskich eksporterów i inwestorów na rynkach mniej znanych polskim firmom. Mamy doświadczenie na ponad 77 światowych rynkach i współpracujemy także z szeroką siecią instytucji rozwojowych europejskich i polskich, oferując przedsiębiorcom możliwości rozszerzenia swojej działalności gospodarczej poza granicę. Posiadamy także 4 biura przedstawicielstwa zagraniczne w centrach finansowych takich jak Londyn lub centrach politycznych takich jak Bruksela. Oraz żeby wyjść naprzeciw potrzebom naszych przedsiębiorców, mamy także biura BGK w każdym mieście wojewódzkim oraz centralę, która mieści się w Warszawie. W zakresie finansowania handlu oferujemy takie produkty jak akredytywy dokumentowe, także które zarówno zabezpieczają, jak i są instrumentem, który może sfinansować eksport lub import. Także akredytywy standby, które zabezpieczają transakcje handlowe oraz wszelkiego rodzaju gwarancje. Oferujemy także długoterminowe struktury finansowania eksportu oraz inwestycji, takie jak na przykład jak wykup wierzytelności czy pożyczki na finansowanie inwestycji zagranicznych. I to, co tutaj jest kolejną rzeczą, która nas wyróżnia, jest na przykład możliwość finansowania projektu za granicą, gdzie możemy ustanowić zabezpieczenie na aktywach zagranicznych. Jeżeli chodzi o same nasze doświadczenia na Bliskim Wschodzie, mamy tutaj doświadczenia w wspieraniu eksportu takich towarów jak produkty mleczne do krajów takich jak Jordania czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Liban. Ale to nie jest jedyny nasz sektor, ponieważ wspieramy także części samochodowe oraz eksport urządzeń specjalistycznych, a także możemy udzielić gwarancji związanych z projektami infrastrukturalnymi, na przykład, które są wymagane podczas startowania w dużych projektach infrastrukturalnych właśnie w regionie. Tutaj też bardzo często współpracujemy z bankami w tym regionie i oferujemy właśnie takie wsparcie. Tutaj chciałabym oddać głos Feliksowi Kobryskiemu, żeby szerzej i bardziej szczegółowo opowiedział o akredytywach dokumentowych oraz o gwarancjach.
Bardzo dziękuję. Tak jak tutaj Janina zapowiedziała, Szanowni Państwo, akredytywa dokumentowa jest jednym z takich najbardziej popularnych narzędzi, za pomocą którego polscy eksporterzy mogą z jednej strony zabezpieczać ryzyko swoich transakcji handlowych, które dokonują między innymi na Bliskim Wschodzie, ale też w innych kierunkach, ale też jest instrumentem, w oparciu o który BGK jest w stanie udzielić finansowania de facto importerom, którzy kupują polskie towary bądź usługi, wydłużając im termin płatności za zakupione usługi czy towary z Polski. Korzystając właśnie z dobrodziejstwa tej struktury akredytywy dokumentowej, możemy finansować usługi i towary w okresie nawet do 2 lat. Oczywiście w zależności od tego też musimy wiedzieć na początku takiej transakcji, kto taką akredytywę ma zamiar otworzyć, czyli jaki bank. Musimy sprawdzić nasze możliwości, czy posiadamy limity na danym bank. Jeśli chodzi o region Bliskiego Wschodu, patrząc tak geograficznie, to naprawdę mamy spore możliwości, jeśli chodzi o akceptację ryzyka instytucji finansowych z takich krajów jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, ale też mamy pewne możliwości w krajach Afryki Północnej typu Egipt, Maroko, więc tutaj jak najbardziej jesteśmy do dyspozycji w przypadku, gdybyście Państwo mieli kontrahentów zainteresowanych zakupami Państwa produktów bądź usług i gdyby ci kontrahenci chcieli się rozliczyć akredytywą dokumentową bądź rozważyć taką możliwość i gdyby poszukiwali właśnie takich narzędzi do sfinansowania odroczonego terminu płatności. Na kolejnym slajdzie zobaczymy schemat takiego właśnie finansowania czy przebiegu samej akredytywy. Jak Państwo widzicie, rola państwa jako eksportera, jak i też Banku Gospodarstwa Krajowego, który to bank obsługuje akredytywy od strony niejako eksportera, jest w tym przypadku już samej akredytywy, samego instrumentu bierna, ponieważ to importer musi pójść do swojego banku, musi uzyskać tam jakiś rodzaj limitu kredytowego, żeby wnieść o otwarcie akredytywy i na podstawie właśnie takiego wniosku taka akredytywa jest otwierana na Państwa rzecz za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast to, co Bank Gospodarstwa Krajowego jest w stanie zrobić, mając taką akredytywę, to z jednej strony wziąć na siebie ryzyko wypłaty tego banku zagranicznego w przypadku, gdyby bank zagraniczny z powodów niespowodowanych błędami w dokumentach nie chciał wypłacić, tylko z jakichś powodów, nie wiem, czy to niestabilności sytuacji finansowej, czy z jakichś, czy na przykład, nie wiem, bankructwa, to Bank Gospodarstwa Krajowego jest w stanie przejąć właśnie to ryzyko braku płatności ze strony banku zagranicznego, a z drugiej strony sfinansować albo odroczony termin płatności w ramach akredytywy importerowi, bądź postfinansować akredytywę, czyli wypłacić polskiemu eksporterowi natychmiast środki w ramach akredytywy, a odroczyć bankowi, który otwiera taką akredytywę, i pośrednio importerowi termin płatności za właśnie otrzymane towary czy zakupione usługi. Oczywiście zanim taka akredytywa zostanie otwarta, razem z Państwem powinniśmy wykonać pewną pracę. Państwo przede wszystkim z importerem, żeby go przekonać do takiej struktury. My z kolei będziemy musieli sprawdzić, czy jesteśmy w stanie właśnie zaakceptować jego bank, ponieważ z naszej strony jest to taki proces kredytowy, ale na pewno trwający szybciej niż standardowy proces kredytowy, jakby tutaj krajowy.
Jak Państwo widzicie, podaliśmy tutaj przykładowe koszty. Nie musi to dużo kosztować. To finansowanie często, które my oferujemy w ramach akredytywy dokumentowej, jest bardziej atrakcyjne niż lokalne firmy mogą uzyskać u siebie. Oczywiście no, w krajach niskiego ryzyka, którymi są czy to Emiraty Arabskie, czy Arabia Saudyjska, też ten koszt finansowania może być porównywalny z naszym albo czasami nawet i niższy, ale tutaj warto też zastanowić się nad dobrodziejstwem akredytywy jako instrumentu, który w równym stopniu zabezpiecza mniej więcej ryzyka związane właśnie z handlem, z różnic kursowych, z braku płatności za zakupione towary. I mniej więcej w równym stopniu ta akredytywa zabezpiecza obydwie strony. Także jeśli chodzi o akredytywy, to tak w dużym skrócie to by było na tyle. Czy tu pewnie mamy kolejne instrumenty, tak, w prezentacji? Tak, tutaj też chciałbym poprosić o to, żebyś opowiedział o gwarancjach. Tak, no wiele z polskich firm z dużym zainteresowaniem spogląda właśnie na rynki Bliskiego Wschodu, czy też rynki Afryki Północnej, czy tak zwanego Lewantu, gdzie oferuje czy to swoje usługi, czy też dostawy towarów, które wymagają przejścia czasami procedury na przykład przetargowej, gdzie są wymagane gwarancje przetargowe, a co za tym idzie, później są wymagane różnego rodzaju inne gwarancje, czy dobrego wykonania kontraktu, czasami w rozliczeniach przy zaliczkowaniu są wystawiane gwarancje zwrotu zaliczki, więc wszelkie tego rodzaju gwarancje jesteśmy w stanie wystawiać na zlecenie eksporterów pod warunkiem oczywiście pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej eksporterów. Tutaj w odróżnieniu do właśnie akredytów dokumentowych my mamy obowiązek już zbadać nie oczywiście kondycję banku zagranicznego, tylko tutaj polskiego eksportera, przyjąć zabezpieczenie, jest to standardowy proces kredytowy. Natomiast to, o czym wspomniałaś Janina, dzięki współpracy w tych wymienionych krajach z bankami lokalnymi, które najczęściej no, w wielu przypadkach posiadają też limity kredytowe na nas, są w stanie nam pomóc też wystawiać często gwarancje w takiej strukturze pośredniej, w strukturze regwarancji, gdzie możemy właśnie poprosić bank zagraniczny, żeby na podstawie naszego zobowiązania otworzył gwarancję, czy to w lokalnym języku, czy w lokalnej walucie, rządzącą się często nawet przepisami lokalnego prawa, bo takie są właśnie na miejscu warunki. I na następnym slajdzie zobaczycie Państwo właśnie, że wszelkiego rodzaju gwarancje bankowe, które są wymagane właśnie w kontrakcie, Bank Gospodarstwa Krajowego jest również w stanie zaoferować na tych rynkach. Bardzo dziękuję. Chciałabym się zapytać, Feliksie, a dlaczego tak ważne są te struktury regwarancji? Czy to jest związane z tym, że kontrahenci na Bliskim Wschodzie wymagają gwarancji od własnego banku? Tak, właśnie najczęściej tym to jest spowodowane. Wyobraźmy sobie też jakby odwracając taką sytuację, że gdyby polska firma spodziewała się gwarancji wystawionej na przykład właśnie, czy to przez bank z Bliskiego Wschodu, czy z Dalekiego Wschodu, czy z jakiegokolwiek innego kraju, który no z polskiego punktu widzenia często może wydawać się egzotyczny. Gdyby po pierwsze, no nie wiadomo, czy taka gwarancja jest autentyczna, jeśli ona przychodzi w formie papierowej, to nie jest w stanie polska firma sprawdzić, czy podpisy na nie złożone to są rzeczywiście podpisy osób umocowanych. Po drugie,
jeśli ta gwarancja będzie według prawa na przykład Kataru, tak, czy złożenie roszczenia w tej gwarancji będzie w ogóle możliwe z Polski, tak? Czy to roszczenie będzie przez bank w Katarze uznane, albo może jest jakieś ryzyko podważenia go przez przepisy prawa lokalne, bądź poprzez jakieś tam orzeczenie sądu według jakiejś szybkiej ścieżki. Więc no, bardzo podobne zastrzeżenie i wątpliwości mogą mieć przedsiębiorstwa czy w Arabii Saudyjskiej, czy w Zjednoczonych Emiratach, czy w jakimkolwiek innym kraju, bo po prostu ani nie znają naszego prawa, ani nie są w stanie sprawdzić w szybki sposób umocowania osób, które taką gwarancję podpisały, natomiast znają lokalny bank i ufają temu lokalnemu bankowi, więc często chcą, żeby ten lokalny bank wystawił taką gwarancję. Natomiast bank lokalny jest w stanie też według takiej szybkiej ścieżki ustanowić po pierwsze limit kredytowy na BGK, dzięki temu, że mamy wysoki rating równy ratingowi Polski, to raczej nie ma problemów z tym, żeby te banki lokalne ustanawiały na nas limity. A kiedy gwarancje przychodzą elektronicznie komunikatami SWIFT-owymi, ważne jest też, żebyśmy mieli właśnie wymienione klucze SWIFT z bankiem lokalnym, wtedy takie operacje jesteśmy w stanie przeprowadzać, korzystając z międzynarodowych zwyczajów gwarancji płatnych na pierwsze żądanie, tak zwane URDG 758, i też te zwyczaje są akceptowalne najczęściej przez banki lokalne, gdzie one na podstawie właśnie takiego naszego zobowiązania są w stanie wystawiać gwarancje, które są zadowalające dla firm lokalnych. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że to jest też dobre rozwiązanie dla polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani realizacją kontraktów w regionie, ponieważ dzięki temu mogą swoich formalności dokonać u nas w polskim banku. Natomiast są to nie jedyne instrumenty wsparcia eksportu oraz inwestycje, które oferujemy w BGK i chciałabym tutaj poprosić Jarka Trwogę o przybliżenie pozostałych produktów. Dzień dobry Państwu. Dotychczas rozmawialiśmy o instrumentach wsparcia eksportu, które w głównej mierze były instrumentami krótkoterminowymi w oparciu o ryzyko banku zagranicznego. Teraz powiem Państwu kilka słów o instrumentach finansowania bezpośredniego, czyli takich projektach, takich kontraktach, gdzie BGK jako Państwowy Bank Rozwoju bierze na siebie ryzyko całego projektu, czyli on decyduje o strukturze zabezpieczeń, strukturze całego finansowania, klauzulach i innych parametrach związanych z danym przedsięwzięciem. Więc pierwsza struktura to jest tak zwany kredyt dla nabywcy, buyer's credit. Jest to struktura, która funkcjonuje już od ponad 50-60 lat w Europie Zachodniej. Jeżeli chodzi o Polskę, my korzystamy z tego instrumentu od ponad 10 lat. Jest to instrument długoterminowego finansowania eksportu. I co należy zapamiętać z tego instrumentu jest to, że my udzielamy finansowania zagranicznemu nabywcy polskich towarów i usług. Może być to podmiot prywatny, może być to spółka państwowa, może być to spółka joint venture założona przez partnerów polskiego i zagranicznego, która będzie nabywała polskie towary i usługi, ale może być to też bezpośrednio skarb państwa kraju importera. Oczywiście w większości krajów Bliskiego Wschodu ten przypadek raczej nie występuje, gdyż tam nie ma niedoborów kapitału, aczkolwiek mogą się zdarzyć takie przypadki, gdzie strategia budżetowa danego kraju będzie kierowała właśnie finansowanie ku finansowaniu dłużnemu, takie jakie może udzielić BGK. To co jest istotne, to nie są to kredyty rządowe, tak zwane G2G, czyli government to government, tylko jest to kredyt, który udziela BGK bezpośrednio do skarbu państwa danego kraju. I historycznie prowadziliśmy rozmowy z jednym z państw z regionu na temat właśnie wsparcia polskiego eksportu urządzeń mechanicznych. To, co jest kluczowe, z racji, że jest to instrument i długoterminowy, i dosyć skomplikowany, pojawiają się pewne ograniczenia, czy też limity co do finansowania. Wcześniej w przypadku kredytów nie mieliśmy limitów
minimalnych, jeżeli chodzi o finansowanie. W tym przypadku mamy kwotę minimalną, jeżeli chodzi o wysokość wsparcia ze strony naszego banku. Jest to kwota około 8 milionów euro. Zawsze to może być maksymalnie do 85% wartości kontraktu eksportowego. Jest to wymóg wynikający z tak zwanego konsensusu OECD, które reguluje kwestie wspierania eksportu i wszystkie kraje członkowskie OECD są zobligowane do przestrzegania tych zasad. Więc mamy tu zawsze do 85% wartości kontraktu eksportowego i kwota minimalna 8 milionów euro. Wynika to z tego, że poza kwestiami związanymi bezpośrednio z projektem, czyli kosztami czy też wydatkami inwestycyjnymi, kredytobiorca ponosi koszty związane z finansowaniem. I nie są tylko koszty związane z marżą czy też prowizją, ale również z ustanowieniem zabezpieczeń za granicą, z doradztwem prawnym, czyli koszty kancelarii prawnej, która przygotowuje umowę kredytu, która jest odpowiedzialna za ustanowienie zabezpieczeń, przygotowanie dokumentów zabezpieczeń oraz koszty doradcy technicznego, czyli instytucji, która w imieniu BGK i często Korporacji Ubezpieczeń Eksportowych monitoruje projekt, przygotowując cykliczne raporty dotyczące postępów na danym projekcie, które są nam niezbędne do procedowania wypłat w ramach tego kredytu. To, co istotne, w tego typu strukturze kredytobiorcą jest podmiot zagraniczny, ale beneficjentem środków wypłacanych z tego instrumentu jest zawsze polski eksporter. Czyli w ramach realizowanych dostaw, progresu na danym projekcie, po przedstawieniu nam faktur i po zatwierdzeniu ich przez właśnie raport doradcy i BGK wspólnie z KUKE, wypłacamy środki. Zabezpieczeniem tego typu finansowania są zawsze aktywa zagraniczne, więc jeżeli tylko prawo lokalne na to pozwala, jeżeli chodzi o kraje Bliskiego Wschodu, to tam kwestia własności jest bardzo stricte regulowana. Są kraje, gdzie ustanowienie hipoteki może być problematyczne, ale zawsze są to zabezpieczenia, jeżeli chodzi o nasze finansowanie, na aktywach projektu plus polisa ubezpieczeniowa KUKE. W ramach polisy ubezpieczeniowej KUKE ubezpieczamy kredyt od ryzyka politycznego i handlowego, czyli wszelkich takich czynników, które mogą wystąpić i mogą spowodować, że nasz zagraniczny kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać kredytu. Składka KUKE może być też włączona do naszego finansowania. Jest ona płatna jednorazowa wobec KUKE, aczkolwiek może być włączona do finansowania. To już jest decyzja należąca do naszego kredytobiorcy. Oczywiście w finansowaniu różnego rodzaju projektów na Bliskim Wschodzie możliwe są też konsorcja z innymi bankami. Wtedy mamy też częściowy know-how z banku lokalnego. Tylko tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że konsorcja z bankami islamskimi, czyli bankami, które wyznają tą bankowość islamską w rozumieniu prawa szariatu, nie są możliwe. No tutaj występują te różnice, chociażby jeżeli chodzi o odsetki, o podejście do zabezpieczeń, czy też podejście do ogólnie do finansowania. Więc w bankach prowadzących działalność w oparciu o finanse islamskie kluczowa jest zyskowność przedsięwzięcia i tutaj bank dzieli się tym zyskiem z kredytobiorcą. Nie ma odsetek i przede wszystkim zysk jest ważny, mniejszą rolę spełniają zabezpieczenia. Jednak w większości krajów regionu są też banki, które prowadzą tradycyjną bankowość, które realizują umowy kredytu w oparciu o prawo angielskie, czasami francuskie, czy też innych powszechnie uznanych jurysdykcji. I z takimi bankami jesteśmy gotowi współfinansować projekty, w które byłby zaangażowany polski eksporter. Kluczowe jest to, żeby był ten polski eksporter i żeby w ramach naszego finansowania co najmniej 40% z tego kontraktu eksportowego stanowiły dobra i usługi z Polski. Więc to, jeżeli chodzi o to finansowanie bezpośrednie eksportu, gdzie kredytobiorcą jest podmiot zagraniczny. Proszę Nina o kolejny slajd. Tutaj mamy kredyt na prefinansowanie eksportu. Istnieją też takie sytuacje, kiedy polskie firmy zawierają kontrakt eksportowy, ale w ramach ustaleń z kontraktu jest powiedzmy zaliczka 10%, a 90% będzie płatne dopiero po zrealizowaniu dostawy. Tym samym
Niektóre polskie spółki mogą mieć problemy z uzyskaniem czy utrzymaniem kapitału obrotowego w celu realizacji danego przedsięwzięcia. I tutaj nasz produkt, czyli kredyt na prefinansowanie eksportu, właśnie wypełnia tę lukę, która może pojawić się wśród polskich przedsiębiorstw. Czyli my finansujemy krótkoterminowo taki kontrakt, to jest kontrakt, powinien być kontrakt do 2 lat. Jest on dodatkowo zabezpieczony gwarancją skukę, która obowiązuje tylko do instrumentów do 2 lat. I w ten sposób my udzielamy finansowania obrotowego polskiej spółce, która ponosi koszty, wydatki związane z realizacją danego kontraktu. My pokrywamy te koszty w okresie realizacji, po czym gdy zagraniczny importer dokonuje spłaty po dostawie tych 90%, o których wcześniej wspomniałem, może nastąpić wtedy już spłata kredytu. No, jest wszystko uzależnione od parametrów danego kontraktu, ale to, co wyróżnia ten produkt na tle poprzedniego, czyli kredyt na prefinansowanie eksportu na tle kredytu dla nabywcy, to jest to, że w poprzedniej strukturze kredytobiorcą była spółka zagraniczna, czyli nabywca polskich towarów i usług. Natomiast tutaj kredytobiorcą jest polska firma. Zabezpieczenie w pierwszej kolejności jest ta gwarancja KUKE. Ewentualnie opcjonalnie mogą być też wymagane jakieś dodatkowe zabezpieczenia na majątku w Polsce. Oczywiście cesja danego kontraktu eksportowego. Tutaj minimalna kwota to jest 4-5 milionów euro. Możliwe są też mniejsze kwoty. W takim wypadku nie stosujemy umowy kredytu przygotowanej przez doradcę prawnego. Więc te koszty są niższe. Wtedy jest prosta umowa kredytu w oparciu o nasze wzory bankowe, ale to też wynika z tego, że no tutaj mamy prawo polskie, a w strukturach kredytu dla nabywcy, kiedy mamy kredytobiorcę zagranicznego, no to my chcielibyśmy prawo polskie, on chciałby prawo lokalne, konsensusem jest prawo zagraniczne, jak angielskie, francuskie, i to są już dodatkowe koszty z tym związane. Poproszę o kolejny slajd. Teraz przejdziemy do struktur, które są związane z najbardziej zaawansowaną formą ekspansji zagranicznej, czyli inwestycjami zagranicznymi. Tak? Jeżeli polskie spółki czują się już w miarę stabilnie na danym rynku zagranicznym, tak? Osiągnęły jakieś sukcesy eksportowe i planują wejść bezpośrednio z inwestycjami, czyli zaangażować bezpośrednio swój kapitał w rozwój biznesu na rynku lokalnym, produkcję czy też przejęcie konkurenta, to wtedy też z pomocą przychodzi BGK. W tych strukturach udzielamy kredytu inwestycyjnego czy to polskiej spółce, która planuje zagraniczną ekspansję, czy wybudowanie zakładu właśnie, czy przejęcie konkurenta, czy jakiegoś tam wcześniejszego partnera. Kredyt może być udzielony polskiej spółce bądź też zagranicznej spółce córce. Jeżeli tylko są powiązania kapitałowe, udziałowe, osobowe, jest jakieś powiązanie z polskim kapitałem, to wtedy traktujemy taką spółkę jako element polskiej grupy kapitałowej. Może być to długoterminowe finansowanie i tak jak przy kredycie na prefinansowanie mówiliśmy o 2 lat, przy kredycie dla nabywcy możliwe są nawet okresy 10-12-letnie, to tutaj też mamy podobne okresy między 5, 7, 8 lat w zależności od tego, jak dany model finansowy, dany inwestor prezentuje nam przepływy pieniężne i na ile te przepływy pieniężne są wystarczające do obsługi danego przedsięwzięcia. Tutaj podobnie jak w przypadku kredytu dla nabywcy mówimy o kwocie minimalnej, w tym przypadku 5 milionów euro. W tym przypadku też potrzebujemy i doradcy prawnego, i doradcy technicznego, jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne. Tutaj o ile umowa może być kredytu na prawie polskim, no to zabezpieczenia zawsze są na prawie lokalnym, więc tutaj też pojawia się koszt tego doradcy prawnego, stąd ta minimalna kwota. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenia na rynku Bliskiego Wschodu, no to obserwujemy rosnące zainteresowanie tym kierunkiem. Głównie jeżeli chodzi o eksport, jeszcze rzadko trafiają do nas zapytania o bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Być może wynika to, tutaj pan Jarosław może mnie poprawi, może coś dopowie, być może wynika to z tego, że jeszcze polskie firmy dokładnie nie znają tego rynku, nie są gotowe na inwestycje kapitałowe. Ja tutaj przywołam taką jedną wartość liczbową, że w okresie od 2001 do 2020 roku
wartość wysłanych towarów do wszystkich krajów Bliskiego Wschodu zwiększyła się z 500 milionów dolarów do ponad 5 miliardów dolarów w przeciągu 19 lat. Udział w polskim eksporcie wzrósł z 1,2% do 2,2%. To ciągle jest niewiele, ale widzimy, że ta skala eksportu rośnie. No zatem jeszcze nie idą inwestycje kapitałowe, ale no też zgodnie z teorią internacjonalizacji i tym, co my obserwujemy, jeżeli polskie firmy zdobędą doświadczenie na danym lokalnym rynku, to w kolejnym kroku będą wchodziły ze swoimi inwestycjami i tutaj my jako BGK jesteśmy gotowi do pomocy, do wsparcia tych projektów na rynkach Bliskiego Wschodu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam produktów BGK. Tutaj sądzę, że nie tylko jest chęć ze strony polskich instytucji rozwojowych na wsparcie inwestycji kapitałowych w krajach regionu, natomiast wiem, że też są projekty na rynkach lokalnych, które mają na celu przyciągnięcie właśnie inwestycji kapitałowych. Tutaj chciałabym oddać głos Jarosławowi w celu opowiedzenia o tych projektach. Poproszę. Bardzo dziękuję. Jak najbardziej. Rynek, w ogóle rynki arabskie, kraje arabskie teraz są w takiej fazie wzrostowej, jeżeli chodzi o plany rozwoju. Mówimy też nie tylko o Bliskim Wschodzie, ale o całej północnej Afryce. I tutaj przedstawiam tutaj Państwu cztery takie instytucje, cztery organizacje, które są bardzo mocno skoncentrowane na pozyskiwaniu właśnie inwestorów zagranicznych. I tak szczerze mówiąc, jak mieliśmy okazję właśnie zapoznać się z ich tak jakby strategią pozyskiwania tych inwestycji zagranicznych, to w głównej mierze tym instytucjom, a w zasadzie przedstawicielom tych krajów zależy przede wszystkim na przyciągnięciu technologii, czyli wysoko zaawansowanej technologii oraz tak zwanej tej wiedzy know-how, czyli też wszelkiego rodzaju specjalistów, którzy są w stanie, że tak powiem, też przenieść swoją wiedzę na rynek lokalny, czyli przekazać swoją wiedzę obywatelom tych krajów. Stąd też w tych programach bardzo mocny jest nacisk na to, żeby wszelkiego rodzaju projekty inwestycyjne uwzględniały zatrudnianie tak zwanych osób, obywateli tych danych krajów jako element właśnie przekazywania tej wiedzy i ich tak jakby wdrożenie w te nowoczesne technologie, z którymi te firmy europejskie przybywają właśnie ze swoimi inwestycjami w tym regionie. Takimi kluczowymi organizacjami są, to jest instytucje związane przede wszystkim wywodzące się z Emiratów Arabskich. Każdy z Emiratów ma swoją organizację właśnie wspierającą inwestycje, bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Tutaj jest Ras Al Khaimah jako jeden z najmocniejszych, Dubaj, Abu Dhabi. To są te organizacje najsilniejsze. Ja rekomenduję po prostu zapoznać się, czyli wejść na strony i zapoznać się z ich programami i z ich tak zwanymi zachętami, które oferują dla firm zagranicznych. Tutaj oczywiście Invest Saudi to jest jeden z też coraz silniejszy obszar projektów inwestycyjnych, zwłaszcza że Arabia Saudyjska rozpoczęła swój pościg z Emiratami, jeżeli chodzi o postęp i o rozwój. No, Arabia Saudyjska jest kilka razy większa od Emiratów Arabskich, stąd spodziewamy się, że będzie bardzo duże zainteresowanie właśnie najnowszymi technologiami światowymi i polscy przedsiębiorcy bardzo serdecznie są zapraszani właśnie do udziału w tych projektach. Bardzo ciekawym krajem i też instytucją, która go reprezentuje, to jest właśnie Economic Development Board z Bahrejnu. Bahrejn jest niewiele większy od Warszawy, niemniej jednak jest bardzo dynamiczny i ma bardzo, bardzo wysoki potencjał kapitału i też bardzo chętnie próbuje przyciągnąć właśnie inwestycje zagraniczne. I jednym z najciekawszych oczywiście jest KDIPA, czyli Kuwait Direct Investment Promotion Authority. To jest instytucja, która też bardzo mocno zachęca i zaprasza różnego rodzaju
przedstawicieli technologii, przede wszystkim technologii. Jeżeli mówimy o technologiach, to tutaj w zasadzie wszystkie kraje arabskie Bliskiego Wschodu koncentrują się na ekologii, na produkcji zielonej energii, na transporcie i logistyce i też na różnego rodzaju biznesach opartych na fintechu, tak? Czyli też IT, ICT oraz fintech jako technologia cyfrowa obsługi transakcji finansowych. Bardzo są zainteresowani nawiązaniem współpracą nie tylko z kwestii dostaw, tak, i dostarczania różnego rodzaju zaplecza technologicznego, ale właśnie z takimi zespołami projektowymi, którzy będą w stanie dostarczyć tą wiedzę i te doświadczenia, które no przez ostatnie lata te zespoły zdobyły. Polska jest bardzo pozytywnie, na bardzo wysokim poziomie traktowana, czy uważana, że jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wiedzę i doświadczenie. Zresztą bardzo krajom arabskim imponuje ten obszar przejścia od no, z tego 89 po dzień dzisiejszy, czyli ten rozwój, jaki Polska przebyła. I tutaj właśnie, ponieważ oni jeszcze dynamiczniej stawiają na ten rozwój, więc chcieliby pozyskać właśnie głównie tą kadrę techniczną, tą kadrę intelektualną do swoich projektów. Stąd też myślę, że warto, drodzy Państwo, żebyście tak jakby się zainteresowali tymi ofertami z tych instytucji. Tam jeszcze jest oczywiście Katar i też jest Oman, który też ma swoje oferty, ale też na przykład jako ciekawostkę powiem też Egipt ma bardzo, bardzo rozbudowany program inwestycji bezpośrednich. Więc jak najbardziej ten region teraz jest na takim etapie, że warto się zainteresować i tutaj Państwo zresztą słyszeliście z ofertę BGK, gdzie duże wsparcie ze strony banku też Państwo możecie pozyskać. I do następnego slajdu pozwolę sobie przejść. Chciałbym przede wszystkim tutaj opowiedzieć, znaczy przekazać kilka zdań na temat relacji biznesowych z krajami Bliskiego Wschodu, można powiedzieć relacji biznesowych z Arabami. To jest tak jakby dość złożony element, to tutaj nie ma jednej takiej stałej recepty, jeżeli chodzi o współpracę. Jednym z takich powodów, dla którego trudno jest zdefiniować w sposób jednoznaczny taką jedną metodę współpracy z krajami arabskimi, to jest to, że te kraje arabskie są bardzo różnorodne w swojej strukturze, w swojej organizacji. Zupełnie inaczej się podchodzi, powinno się podchodzić do krajów Bliskiego Wschodu, a dokładniej do krajów z Półwyspu Arabskiego, a inaczej na przykład do krajów położonych w Lewancie, tak? Czyli mówimy tutaj o Jordanii, mówimy tutaj na przykład o Libanie, chociażby nawet i o Syrii, która teraz coraz bardziej się zaczyna właśnie otwierać na współpracę międzynarodową. Oczywiście zupełnie inaczej też się traktuje Północną Afrykę i też jeszcze inaczej traktuje się kraje Maghrebu. Niemniej jednak kilka zasad, kilka reguł warto by było o nich wspomnieć, ja pozwolę sobie wspomnieć tylko o jednej takiej regule, takiej zasadzie, czyli tym elemencie, który jest kluczowy dla wielu polskich firm, czyli tak zwaną metodę i sposób komunikacji podczas ofertowania. Tak? To jest taki element, który u nas bardzo często występuje, takie pytanie ze strony właśnie polskiego biznesu, jak się przygotowywać do współpracy i w jaki sposób przygotowywać ofertę. Bez względu na to, czego dotyczy ta oferta, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na pewnego rodzaju tak jakby nawyki, czy jakieś takie tendencje w komunikacji podczas prezentacji oferty. Spróbuję to przedstawić na takim, nazwijmy to, takim uproszczonym grafie, w którym to zaprezentuję tak jakby dwa sposoby myślenia, tak? Czyli jak postrzega współpracę z partnerami strona arabska, a jak do tego podchodzi strona polska i jak to wygląda ze strony, jak te strony się angażują w sytuacji, kiedy właśnie się zaczynają próbować ze sobą współpracować. Tutaj przedstawiłem dwie osi czasu, ta górna oś czasu to będzie prezentowała tak zwane zaangażowanie, poziom, na niej będzie prezentowany poziom zaangażowania strony arabskiej, poniżej będzie poziom zaangażowania strony polskiej
I tutaj, proszę Państwa, jeżeli mówimy o tak jakby tę początkową fazę, to jest to, kiedy obie strony szukają partnera biznesowego i obie strony mniej więcej podobnie intensywnie działają na rzecz właśnie szukania swoich tak jakby partnerów biznesowych, rozglądania się, szukania w internecie, bądź tak jakby kontaktowania się z takimi instytucjami, chociażby jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, po to, żeby znaleźć tego właściwego partnera biznesowego. I obserwujemy, że po jednej i po drugiej stronie jest równie duże, tak jakby podobne zainteresowanie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kontaktów. W momencie, kiedy te, załóżmy, dwie firmy albo dwóch partnerów biznesowych już się spotka ze sobą i już wymienią się kontaktami i dochodzimy do elementu przygotowywania tych oferty, znaczy strona polska przygotowuje tą ofertę, a strona arabska tak jakby czeka i nasłuchuje, chcąc się dowiedzieć, na co może liczyć, to występuje takie dość dziwne zjawisko, Szanowni Państwo, bo strona arabska, ona bardzo szybko się zapala do współpracy, mówimy o tym zielonym wykresie, tak, że zapala się do współpracy i oczekuje, że w pierwszych tak jakby kontaktach, w pierwszych aktach tego kontaktu te wszystkie dane dotyczące zakresu współpracy, budowy biznesu i z tym partnerem polskim, że one dostaną to na już. Z kolei po stronie polskiej widzimy tak jakby takie powoli rozpędzanie się do tej relacji z tymi partnerami arabskimi i często ta po stronie polskiej to jest takie jakby no, poniekąd z punktu widzenia oczywiście partnera arabskiego, to jest zbyt długotrwające przygotowania, czyli ta oferta tak jakby się w momencie, kiedy już padło pytanie, co możecie nam zaoferować, to ta oferta tak jakby się zaczęła wtedy tworzyć. Arabowie wtedy już, jak już dociera do nich, że to zbyt długo trwa, przynajmniej zaczynają uważać, że to za długo trwa, to oni po prostu przestają już reagować i tutaj widzicie Państwo, tak jakby to zainteresowanie współpracą gwałtownie spada. Już tak jakby okej, nie doczekaliśmy się na Waszą ofertę, w takim razie no przykro nam, idziemy szukać dalej, natomiast często się nawet zdarza, że polska strona nawet jest zdziwiona, dlaczego przecież jeszcze jesteśmy w połowie rozmów, jeszcze nie omówiliśmy wszelkich szczegółów tego kontraktu albo potencjalnej współpracy, i ona dalej trwa, tak? Czyli tak jakby zainteresowanie ze strony polskiej jest dłuższe, natomiast już po stronie arabskiej już dawno tak jakby zaprzestano komunikacji i sam miałem tak jakby no, okazję doświadczyć właśnie tak jakby pośredniczenia w tego typu rozmowach, gdzie strona polska się pytała, dlaczego już nas nie chcecie, a strona arabska mówiła, przykro nam, już znaleźliśmy innego partnera. I oczywiście, co się dzieje dalej? No dalej się dzieje, nie wiem czy zrobię, tak, dalej się dzieje to, że jak Państwo widzicie, Arabowie dalej szukają biznesu, dalej jak najbardziej szukają biznesu, partnera biznesowego, natomiast po stronie polskiej, po tym tak jakby, przepraszam, tym skoku, tak jakby zainteresowanie współpracy z partnerami arabskimi gwałtownie maleje i już tak jakby w niewielkiej, no można powiedzieć, szczątkowej ilości może odpowiedzą na jakieś pytania, ale strona polska jest mocno tak jakby zrażona tym, że została dość nieprofesjonalnie potraktowana. Zresztą to pojęcie nieprofesjonalnie potraktowane to jest często pada z obu stron. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli można coś doradzić polskim firmom i serdecznie to rekomenduję, żeby te oferty, tak jakby te propozycje współpracy, żeby je przygotować zawczasu, wybrać sobie jakieś jeden, dwa bądź trzy tak jakby modele, czy jakieś dwie, trzy opcje tej współpracy w swojej ofercie i próbować za pomocą tych opcji właśnie otwierać tą rozmowę, a potem dopiero potencjalnie modyfikować jedną z tych opcji do potrzeb klienta. Tworzenie oferty tak jakby na poczekaniu, bo akurat jest taka sytuacja, to jest nierekomendowana, tak jakby nierekomendowane postępowanie, ponieważ często Arabowie nie mają cierpliwości na to i idą szukać tak jakby szczęścia gdzie indziej. Chciałbym tutaj tylko zwrócić uwagę, że to wynika też między innymi z tego, tak jak zresztą koledzy wspomnieli wcześniej, że te rynki arabskie są przepełnione ofertami firm konkurencyjnych i to z całego świata. Jeżeli chodzi o cenę, to konkurują, przepraszam, konkurują Chińczycy i Hindusi, natomiast jeżeli chodzi o profesjonalizm i automatyzm różnego rodzaju rozwiązań,
no tutaj mamy Niemcy, Anglicy, Holendrzy i Amerykanie. W związku z czym mamy bardzo mocną konkurencję, bardzo silną konkurencję, a to, że firmy arabskie się do nas zgłaszają, to nierzadko wynika z tego, z czystej sympatii do polskich firm, najmocniej przepraszam. W związku z czym rekomenduję tak jakby skupić się na tym, żeby ta oferta była w miarę szybko przedstawiona, żeby była konkretna i w ten sposób Państwo jesteście w stanie zwiększyć swój sukces. Przepraszam. Natomiast jeśli można tutaj, oczywiście to jest jeden z elementów, na które warto zwrócić uwagę. Wśród tych elementów oczywiście jest jeszcze między innymi pewnego rodzaju etykieta komunikacji, o której mówimy też podczas różnego rodzaju webinariów, które prowadzone jest przez PAIH. Ja sobie tutaj pozwolę przedstawić nasze działania właśnie na tym odcinku takiej edukacji, szkoleń, wsparcia eksporterów. Tworzony jest teraz program ABC eksportu PAIH. Znajdziecie go Państwo na stronie właśnie PAIH łamane przez ABC podkreślenie eksportu hash. I tutaj Państwo zobaczycie, jakiego rodzaju tematy, jakiego rodzaju zagadnienia będziemy, jakimi zagadnieniami się będziemy dzielić z Państwem, po to, żeby pomóc polskim przedsiębiorcom w tym, żeby szybciej i łatwiej i skuteczniej opanować rynki międzynarodowe, na czym nam bardzo zależy. Kierownikiem tego projektu jest pan Wojciech Nowicki, który jest specjalistą właśnie w dziedzinie prowadzenia szkoleń i webinariów właśnie z zakresu wprowadzania polskich firm we współpracę z rynkami zagranicznymi. Tutaj jest to ABC eksportu nie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie rynków bliskowschodnich, ale i też będzie dotyczyło w ogóle wszystkich rynków, na których mamy nasze biura, czyli zagraniczne biura handlowe. I myślę, że warto z tego skorzystać. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie. To tylko tyle z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za tak ciekawe informacje. Szczerze mówiąc, nawet ja sama osobiście się spotkałam z takim nieskoordynowaniem, jeżeli chodzi o kontakt ze stroną arabską. Wynikało to właśnie z braku znajomości realiów na samym początku i chciałam się zapytać, czy jest jakaś możliwość wyjścia z takiego impasu, tak wracając do poprzedniego slajdu, czy da się w jakiś sposób wrócić do rozmów w momencie, kiedy strona arabska czuje się w jakiś sposób opuszczona przez stronę polską? Tak, jak najbardziej, ponieważ znaczy, użyję takiego nazwijmy to określenia, w którym, że tak powiem, które jest, funkcjonuje właśnie na rynkach Bliskiego Wschodu, że Arabowie w zasadzie przede wszystkim są rewelacyjnymi handlowcami, natomiast bardzo słabymi technologami. Więc to, czym się interesują przede wszystkim, to jest tak zwany rozwój swojego biznesu, stąd też ich jakiekolwiek negocjacje i działania idą w kierunku głównie, żeby rozwinąć tak zwane swoje zyski swojego przedsiębiorstwa. W sytuacji, kiedy polska firma nie uchwyci tego momentu, tak, tylko się skoncentruje wyłącznie i będzie prezentować swoje, nazwijmy to technikalia, szczegóły, takie nazwijmy detale, które w większości nie interesują partnera, jego interesuje przede wszystkim, ile będzie mógł dzięki temu zyskać, to jest żaden problem, ponieważ oni się nie zamykają, cały czas są otwarci, wystarczy, żeby na przykład tylko i wyłącznie wysłać maila, bądź nawet i zadzwonić i podziękować za ten okres tych paru dni, dwóch, trzech, czy tam czterech dni, w których mieliśmy kontakt, powiedzieć, że to była czysta przyjemność z kontaktu i że jesteśmy zawsze otwarci na współpracę. Dla strony arabskiej jest to naturalne, ponieważ od wieków oni byli właśnie, są tymi handlarzami i dla nich jest to naturalne, że zawsze, jeżeli nie teraz dokonaliśmy transakcji, to za pół roku albo za rok
zawsze będzie okazja, żeby do tego wrócić, a to, że Państwo mieliście z nimi już kontakt wcześniej, to też otwiera pewne drzwi takiej, nazwijmy to, skraca dystans z nimi, więc zawsze można zadzwonić po paru miesiącach i na przykład zaprosić ich na wizytę do kraju, tak, żeby obejrzeć piękną naszą przyrodę i utrzymać relacje, przede wszystkim utrzymać relacje bez tego tak jakby nacisku na to, że koniecznie musi być z tego biznes. Oni wtedy się bardzo otwierają, są bardzo pozytywnie nastawieni, w ogóle są przeszczęśliwi. Gwarantuję Państwu, że następna albo kolejna transakcja na pewno się zakończy sukcesem. Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Ja tutaj do tego slajdu chciałabym dodać tak o stronę BGK, że tutaj oczywiście zawsze jesteśmy otwarci, nawet jeżeli szczegółów transakcji takiej handlowej pomiędzy Polską a rynkiem zagranicznym jeszcze nie ma, zawsze jesteśmy chętni do sprawdzenia możliwości podejścia do udzielenia finansowania albo instrumentu zabezpieczającego, na przykład potwierdzenia kredyty dokumentowej lub wystawienia gwarancji, co na pewno w pewien sposób skróci ten proces, w którym strona arabska będzie oczekiwała na odpowiedź ze strony polskiej firmy. Chciałabym się zapytać, czy pojawiły się u Państwa jakiekolwiek pytania, czy mają Państwo jakieś pytania do prezentacji, do tego, co zostało powiedziane, a może ogólnie do tego tematu? Pytań nie widzę. Widzę, że ktoś pisze na czacie, to może dam chwilę. Natomiast w tym momencie chciałabym na pewno podziękować dzisiejszym prelegentom Jarosławie, Jarku i Feliksie. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas i podzielenie się Waszą bardzo szeroką i głęboką wiedzą. Tutaj zamieszczam dane kontaktowe do naszych prelegentów i proszę o kontaktowanie się z nami w razie pojawienia się wszelkich pytań albo możliwości, w jaki sposób moglibyśmy wesprzeć przecieranie pierwszych szlaków w krajach regionu. Tutaj na pewno nieocenioną pomocą będzie Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, prosimy o kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o finansowanie i zabezpieczenie finansowe. Tak jak już mówiliśmy wcześniej, mamy doświadczenie w krajach regionu i bardzo chętnie zbadamy możliwość weryfikowania kolejnych projektów eksportowych i inwestycyjnych oraz jakiegokolwiek innego wsparcia polskich przedsiębiorców w regionie. Więc tutaj zamieszczam numery telefonów i chciałabym Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym wydarzeniu, za Państwa uwagę. Jeszcze raz bardzo dziękuję prelegentom za przedstawienie swojej wiedzy i informacji oraz bardzo dziękuję organizatorom ze strony platformy Polska360.org za współpracę przy organizacji tego wydarzenia. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do kontaktu. Dziękuję.